Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Tomek i przedstawiam Wam odtwarzacz Blu-ray firmy Sony. Niestety ma on pewną przypadłość. Włącza się raz na 20-30 wciśnięć klawisza Power. No jest to odtwarzacz BDP-S350. No i obsługuje, jak widzicie, różne formaty. No niestety ta przypadłość zdarzyła się jakiś czas temu i chwilę ten odtwarzacz przeleżał u mnie w szafie. Miałem zamiar się za niego zabrać już wielokrotnie i ostatnimi czasy mówię sobie, a wezmę go naprawię, co mi szkodzi. Tak wygląda jego tył. Tutaj jak widzicie jest to mały komputer, ponieważ w środku mamy Jawę. No, jakby nie było, odpowiednie złącza do podłączenia telewizji także tutaj są. Trochę śrub mu brakuje, bo już go raz rozwybrałem, żeby zajrzeć do niego, co mu się stało, ale niestety bez powodzenia, było to jakiś czas temu. No ale teraz postanowiłem wziąć się na serio za naprawę tego odtwarzacza i mam nadzieję, że tym razem ta naprawa mi się uda. Ściągnąłem sobie serwisówkę i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Widzicie, nawet wentylator ma. Gdyby producenci muzyczni zechcieli wydawać płyty Blu-ray w stylu płyt kompaktowych, tyle że z plikami o podwyższonej rozdzielczości, a wiem, że to nie wyszło z DVD audio i z Super Audio CD, więc no jest to wątpliwa, że tak powiem, propozycja dla producentów muzycznych. Oni zazwyczaj biorą pod rozwagę tylko i wyłącznie zyski, no jak zwykle w kapitalizmie bywa. Natomiast moim pomysłem, to zamiast wydawać te koncerty na płytach Blu-ray, dla mnie bardziej praktyczne by było, żeby na takiej płycie znalazł się na przykład cały album muzyczny wysokiej rozdzielczości. I w ten czas mógłbym raczyć się muzyką w stylu FLAC wysokiej rozdzielczości. A jakbym chciał obejrzeć koncert, to ewentualnie bym sobie włączył drugą warstwę z koncertem, czy tą drugą ścieżkę z koncertem i raczył się taką formą rozrywki. Bardziej interesuje mnie muzyka nagrywana w studio. Na koncerty to ja chodzę sobie i nie muszę ich oglądać na ekranie telewizora. Tak czy siak, odtwarzacz Blu-ray firmy Sony, bo oryginalnie to się mówi nawet Sony, jest do naprawy. Zwróćcie uwagę tutaj, co mi się udało przejrzeć. Widać ta ceweczka, tutaj to lutowanie. Widać, że ktoś to poprawiał. Nie jestem pewien, czy przypadkiem czegoś nie zerwał. Także no, czeka mnie dużo zabawy z tym odtwarzaczem. Objawy są takie, że odtwarzacz włącza się wtedy, kiedy ma ochotę. Nie zawsze reaguje. No to czeka mnie prawdziwe wyzwanie. Jeszcze taki rzut. Staram się to jakoś wykadrować. Nie lubię tych smartfonowych urządzeń filmujących. I tak jak widzicie, ten Samsung A70 ma bardzo kiepski aparacik. Zlewa się, rozmywa wszystko, się nie reaguje zbyt szybko. Już lepszy do filmowania jest ten mój kompaktowy aparat Canon. No i jak widzicie, ten Blu-ray jest podłączony tutaj do prądu. I faktycznie zasilacz pracuje, bo gdy wkładałem wtyczkę, usłyszałem taki charakterystyczny zgrzyt, przeskok iskry we wtyczce, ale niestety no nie działa. I tyle w tym temacie. No to już teraz możecie zobaczyć sobie epoki VHS do Blu-raya. No, wysokość odtwarzaczy jest różna. Podejrzewam, że ten odtwarzacz włożono więcej pracy
przy projektowaniu niż w ten odtwarzacz. Tutaj ten napęd cały wydaje mi się napędem komputerowym. Zwróćcie uwagę na złączkę i typ złącza. No ale cóż, takie czasy. No i generalnie taki odtwarzacz służy do kina domowego, nie? A nie do słuchania muzyki. Dobra. Następna scena będzie już zajęć warsztatowych. To było tylko tytułem wstępu, żeby zapoznać się z konstrukcją tego urządzenia. Posiedziałem jakiś kwadrans przy tym odtwarzaczu, żeby zobaczyć, czy napięcia zasilające na wyjściu z tego zasilacza są dobre. I okazuje się, że są idealne, tak jak powinny być. Tutaj jest rozkład tych napięć. Problemem nie jest zasilacz i jego kondensatory, tak jak myślał poprzedni serwisant. Problemem jest ta płytka. Dokładnie w pobliżu tego gniazda mamy jakieś zimne luty. Wystarczy nacisnąć palcem i w ten czas odtwarzacz się uruchamia i jak puszczam palcem, on blokuje się i nie reaguje na pozostałe funkcje. Także płytka IFD03 jest problemem w tej chwili w tym odtwarzaczu. Jak możecie zobaczyć, właśnie na ekranie Sony udostępniło serwisówkę do tego odtwarzacza Blu-ray i można tutaj oczywiście zapoznać się z danymi, które teraz widzicie na ekranie, ale to nie jest dla mnie w tej chwili ważne, ponieważ ja muszę zlokalizować usterkę w moim odtwarzaczu, więc przewinę do blok diagramu, czyli sposobu, w jaki poszukiwać usterki w takim odtwarzaczu, ponieważ jest to mały komputer. Możecie jeszcze rzucić okiem na schemat płytek drukowanych i coś dolega właśnie na tej płytce. Spalił się bezpiecznik. Nie wiem, czy to z powodu tej płytki, czy tej płytki. No trudno mi powiedzieć. I Sony tutaj właśnie podaje drzewko, według którego można przeanalizować, co się dzieje nie tak z odtwarzaczem i w jaki sposób zlokalizować usterkę. Właśnie main flow. Widzicie, to jest na zasadzie drzewka. Ja tutaj nie będę Was zadręczał, w jaki sposób to się robi, ponieważ to jest łatwe. Wystarczy czytać odpowiednie rzeczy i po drzewku dojdzie się do prawdy. No i tak właśnie zrobimy, opierając się jeszcze o schemat. Zobaczymy, czy uda mi się znaleźć przyczynę awarii tego odtwarzacza. No i pogrzebałem trochę za kamerą i tutaj mamy uszkodzenie. To jest rezystor bezpiecznikowy. No tutaj macie rysunek tej płytki drukowanej. Tak jak mówiłem, pomierzyłem napięcia na tym złączu. Tutaj mam ten kondensator, który wymieniłem, bo z tej strony był oberwany druk. To złącze poprawiłem luty i jak dociskam w pobliżu tego złącza, zaczyna mi reagować odtwarzacz. Albo jak naciskam palcem ten układ scalony. Problemem są przelotki na drugą stronę płytki drukowanej i być może jeszcze na którychś elementach dookoła zimne luty. Praktycznie rzecz biorąc, naprawa tego odtwarzacza jest nieopłacalna, ponieważ poprawienie tej płytki zajmie kilkanaście godzin i co? I koszty przekroczą wartość tego elementu, tej płytki drukowanej. Najlepiej byłoby zwrócić się do serwisu Sony z Rzeszowa, chyba w Rzeszowie teraz mają, i zakupić takie PCB z wszystkimi elementami i wmontować z powrotem tutaj do tego odtwarzacza. Jak widać, tutaj jest bezpiecznik i napięcie 5,8 V miałem na tym gnieździe tutaj. Ale niestety na tym drugim gnieździe tego napięcia 5,8 V, czy ono tu, nie miałem. Po drodze jest bezpiecznik. Nie mam takiego miniaturowego SMD. On wygląda dokładnie jak ten tutaj. Widzicie? Tutaj jest taki mały bezpiecznik. O, przed strzałką. I on był zamocowany tam w środku. No wstawiłem normalny bezpiecznik, czy 15 ampera. Mam teraz oscyloskop odpalony. Tutaj podłączam się pod nóżkę rezonatora.
Widzicie? Czyli rezonator działa, mikroprocesor musi działać. Na razie nic nie ma tutaj na tych przebiegach. No, musiałbym schemat sobie znaleźć od dokładnie tego procesora i wyprowadzeń, żeby nie błądzić tak po omacku. Dobra, mniejsza o to. Rezonator działa, ale urządzenie nie reaguje. Jest jakieś pęknięcie na płytce tutaj. Zresztą zobaczcie, żaróweczka delikatnie mignie, czyli zasilacz działa. Trudno mi powiedzieć, co tak naprawdę jest tutaj uszkodzone. No i załóżmy sobie tutaj, dotykam, a żebyście mogli zobaczyć. I ja, żeby mógł się odpowiednio posłużyć. Jest te 5,8 V, to jest na tym wyprowadzeniu. 5,8 V, nawet na tym kondensatorze mamy 3 V. To jest po takim specjalnym stabilizatorze napięcia referencyjnego. No ale urządzenie nie chce działać. Trzeba szukać dalej. Mam nadzieję, że nie będę musiał lutować tego układu scalonego głównego. Jeśli chodzi o te cewki, moje obawy okazały się płonne. Tutaj to oczywiście jest jeszcze robocze. Potem to wyczyszczę. Poprawię ten lód. Nadmiar usunę tym. Na razie po prostu jestem w trakcie roboty, także nie dziwcie się, że to wygląda tak, jak wygląda. Trudno mi stwierdzić, co jest przyczyną awarii tego odtwarzacza. Zasilacz perfekto działa, także tutaj ta wymiana tych kondensatorów była niepotrzebna. To się dzieje gdzieś tu, na tej płytce albo na tej dolnej płytce. Teraz widzicie napięcie na klawiszu power on, naciskam. Następuje spadek do 0 V, puszczam. Urządzenie nie reaguje. Power on to jest nóżka numer 13. Tak na marginesie, brakuje tu śruby. Tak jak mówiłem, nie, ja pierwszy tu zaglądam. No i po tych zabiegach Blu-ray trochę ruszył. No tak, sprawdziłem, czy nie ma zwarcia na tej wtyczce, jak nam radzi. Poszedł ten bezpiecznik, nie? No to trzeba było sprawdzić, czy na tej wtyczce nie było zwarcia, to jest napięcie 5,8 V. Nie było, nie było, to jest na płytę główną idzie. No i trudno, system error oznacza awarię tego układu. I założę się, że jak wyłączę go i włączę z powrotem, to nie będzie chciał ruszyć, tak jak widzicie na załączonym obrazku. To oznacza niemożliwość naprawienia tego urządzenia, przynajmniej na razie. Ktoś w komentarzu napisał, nie pamiętam kto, wybaczcie, ponieważ musiałbym, żeby sprawdzić inicjały tej osoby, pójść do komputera, że nowe kondensatory bardzo często mają dużo mniejszą pojemność, aniżeli wynika to z danych technicznych i wysoki ESR. O, tutaj mamy 2200 na 25 V. Jak widzicie, ta pojemność jest dosyć mała. 2126 mikrofaradów i ESR 0,46 Ohma. Oznaczmy sobie kondensator literką T jako test. I zostawimy go na kilka godzin pod zasilaczem. Tutaj mam już przygotowane zaciski. No i tak, żeby się nie pomylić. To jest minus. Trzeba to zrobić jakoś bezpiecznie. Czyli tak, tutaj mamy minus. A tutaj mamy plus. O, poszedł duży prąd.
podczas włączania kondensatora, ale jest już ok i ładujemy i formujemy go takim napięciem przez całą noc. No i teraz widzicie, kondensator podłączony 24 V w okolicach. Tak go zostawię. Dzień drugi. Możemy kondensator powolutku rozładować zasilaczem. Dobrze, zasilacz wyłączamy. Ale się nagrzał przez tę noc. Teraz tu sprawdzimy sobie jeszcze napięcie na zaciskach. Jak widzicie, jest rozładowane. Podpinamy zasilacz. Jeszcze raz sobie sprawdzimy. Nie odwrotnie. To nie jest miernik cyfrowy przecież. Jakieś tam szczątkowe napięcie jest, ale tu już możemy zrobić zwarcie. Nie uszkodzimy kondensatora. Kawałkiem cyny. Jeszcze tam trochę napięcia zostało. To jest właśnie to, że w kondensatorach to rozładowanie musi być porządne, bo to napięcie wraca co jakimś czasie. Taka zdolność jest kondensatora. No i robię to na żywca przez cały czas live, że tak powiem, żebyście widzieli, że nie robię żadnych przekrętów. Dobrze. Tam było 2100 z hakiem. Dzisiaj 2133, a chyba wtedy było 120. Także widzicie, że przez kilka godzin formując kondensator, jego pojemność wzrasta. Gdybym formował go, nie wiem, 24 godziny, gdybym formował go 48 godzin, z pewnością do tych 2200 by dobił. A tak widać, że ten kondensator potrzebuje jeszcze trochę formowania. Co miało udowodnić to doświadczenie? Nowe kondensatory po wyjęciu z pudełka potrzebują czasu na to, żeby się uformować i uzyskują znamionową pojemność. Wiem to już z własnego doświadczenia, nie będziemy przeprowadzać dalszych doświadczeń. Wiadomo, koszt energii jednak coś tam kosztuje. No to wszystko. I tak mój odtwarzacz, którego no nie dałem rady naprawić z powodu uszkodzenia promu czy pamięci, już nawet nie pamiętam. W każdym razie kości zarządzającej całym tym odtwarzaczem przeleżał sobie w kartonie, bo najczęściej sprzęty, które nie dam rady naprawić, zostawiam sobie na lepsze czasy, może wpadnę na jakiś pomysł. Zostawiam sobie jako dawcę części, bo jest jeszcze alternatywa, ale z tej alternatywy nie korzystam. No i co? No i zjawił się odtwarzacz, który będzie potrzebował napędu z tego odtwarzacza, bo ten był mało używany. I w sytuacji, gdy podrobiony laser kosztuje 40-60 zł, czasami są nawet i droższe, zakup nowego lasera i metoda prób i błędów, wybranie najlepszego z trzech, dwóch i założenie tutaj, no jest pozbawiona sensu, kiedy mam sprawny napęd. I wiem, że ten napęd odczytuje płyty. Więc myślę, że nikt się nie obrazi, jak ten napęd tutaj podmienię. I tak opisałem sobie słaby laser.
płytka uszkodzona, to idzie na dawcę części do schowka. Jest owinięty, bez przewodu zasilającego, opisany, może kiedyś się przyda. Tak naprawdę to ten model Blu-ray to mały komputer. Widzicie, że korzysta z napędu SATA, napędu komputerowego. Można by powiedzieć, nazywa się to BDP-200. Tutaj mamy zasilanie, które tam sobie idzie do tyłu. Tak jak w zwykłych napędach komputerowych. Tutaj musimy jeszcze sobie, o, zobaczcie jak ten klej brzydki. Musimy to przykleić do powierzchni, żeby nam się te przewody tutaj nie oszwędały po budowie. No i to jest wszystko. To jest wszystko. Tu mam zasilanie. Tam mam bezpiecznik. I rusza to czy nie rusza? Rusza. Wait, welcome. One niestety mają jakiś system uruchomieniowy. Czasami trzeba poczekać pewien czas, żeby to się odpaliło. To mnie irytuje w wszelkiego rodzaju napędach bardziej zaawansowanych. Może byś tak mi otworzył to wreszcie. Tak. No, jest otwarte. Do tego wrzucimy jakąś płytę testową. O, dobra. Płytka wchodzi. Tu jest close. I niech czyta. Za chwilę oscyloskop podłączę, żeby zobaczyć, jakie to ma parametry. Traków 80, 26 minut, no bo to jest płyta testowa. Wiecie, żeby tak naprawdę wytestować coś takiego, poruszać się dobrze po menu, to trzeba podłączyć niestety monitor. Monitor do złącza HDMI. A jestem zbyt leniwy, żeby przynosić z salonu monitor komputerowy. Ewentualnie wyświetlanie obrazu sprawdzę sobie jeszcze, jak zaniosę go do góry przed oddaniem klientowi. Bardzo ładnie odtwarza, nie zacina się, korekcja jest dobra. Dość mocno interesuje mnie ten przebieg. Jak widzicie, zniekształcenia są pokaźne. Ale nie ma co oczekiwać jakiejś rewelacji. O, ale dzwonienie. Nie ma co oczekiwać jakiejś rewelacji od budżetowego odtwarzacza DVD. Nawet nie DVD, tylko Blu-ray. Zawsze testuję sobie te odtwarzacze. Jak rzeczywiście wyglądają te przebiegi, mogę sprawdzić w Audacity. Więc to są bez takiego dzwonienia przebiegi. O, trochę za dużo mamy teraz. Zmniejszmy sobie. Jak widzicie, odtwarzacz daje sobie radę. Jako odtwarzacz audio mógłby być. Mógłby zostać jako odtwarzacz audio. Chociaż, czy jego jakość jest jakaś rewelacyjna? No to jest przeciętny odtwarzacz. A zobaczcie. Odtwarzacz Blu-ray teoretycznie ma możliwości zostania najlepszym odtwarzaczem audio, ponieważ gęstość na płycie Blu-ray jest, zapisu jest dosyć duża. Wystarczyłoby zapisać bardzo dużo danych, strumieniowo nawet, i zrobić doskonały nośnik. No ale jak dla wszystkich nośników fizycznych, wykończeniem stał się co? Internet. Internet, który ogólną dostępnością spowodował to, że fizyczne nośniki prawie umarły. Dobra, nie będę wam pokazywał wszystkich testów, bo to jest bez sensu. Chociaż możecie sobie zobaczyć, jak się zmienia peak to peak przy przemiataniu całego pasma. 1 kHz, peak to peak 5,52.
18 kHz, 5,52. Co tam dalej mamy? 19 kHz, 5,52. No już 22 kHz jest problem. Mały. Ale to wynika z charakteru płyty CD. A tu co mamy? 20 kHz idealnie. To się nazywa dobre pasmo przenoszenia. No i zniekształcenia tego odtwarzacza powyżej 0,01%. Czy 0,1%? Nie, 0,01%. 11 tysięcznych. Dobra, bo nam inna częstotliwość skoczyła. Już się ustabilizował. No, to jest to. Troszeczkę większe zniekształcenie niż 0,01. Tyk, 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 tyk. I można wyłączyć. A dlaczego zniekształcenia są takie duże? Przecież odtwarzacz kompaktowy powinien mieć rzędu kilkudziesięciotysięcznych. A no trudno odpowiedzieć jest na to pytanie. A to wynika z tego, że na przykład miernik mam takiego typu PMZ11, ma swoje lata. Kalibrowany był dawno temu, będzie z 5 lat albo 4. Więc mógł trochę się już rozjechać. Druga rzecz, jakość sygnału, który mam nagrany na płycie. No nie będę ukrywał, że jest to płyta od podarunek od Hi-Fi i muzyki. No jakość tych sygnałów na tej płycie mogła być lepsza. Mam też drugi tester. I jeszcze jedną płytę testową, na której mam na przykład zarejestrowane przebiegi do badania przesłuchów i tak dalej. Ale dobra, mniejsza o to już o te płyty testowe, bo mam jeszcze w domu jakąś płytę, tylko że jest porysowana. I niestety już mi żaden odtwarzacz jej nie bierze, a ona jest marki Sony albo Panasonic, nie pamiętam już. Szkoda mi tamtej płyty, szkoda. No i co chciałem jeszcze powiedzieć, no. Tego Rubikona będzie trzeba sprawdzić, zanim nie oddam odtwarzacz właścicielowi. Chociaż widzę tutaj jakiś znaczek, pewnie był już sprawdzany. Ponieważ mamy tu impulsowy zasilacz. No i to jest wszystko, co chciałem powiedzieć chyba na temat tego odtwarzacza. Zasady odtwarzania Blu-ray tym razem omawiać nie będę. Może zrobię odcinek o tym. Jeszcze tylko sprawdzić muszę sobie, jak ten odtwarzacz gra, czy tak jak go zapamiętałem, i oddać właścicielowi. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Było to bardzo nietypowo, bo po prostu zrobiliśmy podmiankę, ale pokazałem wam, jak taki odtwarzacz wygląda w środku. Jeżeli nie mieliście z nim, z takim urządzeniem styczności, to poszerzyliście swoją wiedzę. Trzymajcie się. Do następnego razu. Nie mogę wam puścić w całości tego nagrania, ale 2 sekundy. Puściłem wam. Tym otworem testuję każdy sprzęt cyfrowy, który został nagrany na magnetofonie Nagry. I ma taki rozkład sceny stereofonicznej. No i bardzo lubię ten utworek. Słucham go sobie na każdym sprzęcie, który testuję. No i mam porównanie do wszelkich innych cyfrowych sprzętów. Czy nawet nie sprzętów cyfrowych, bo też sobie nagrywam to na taśmach, jak robię magnetofony. Także możecie znaleźć sobie na YouTubie i posłuchać, jak ten utworek brzmi.